We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siema wam wszystkie ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, po prostu w tym odcinku zajmiemy się fabułką, więc jestem w komnacie mapy i czas. And I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. Proszę, widzę, profesor za naszymi plecami nas chwali. Zmieniłem sobie strój na taki, jak widzicie. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie transfiguracja, czy transmogryfikacja, nie pamiętam teraz dokładniej, ale ogólnie tylko tyle. Nic nie wpływa tutaj, nic ma zmienionego, jeśli chodzi o moje faktyczne ciuszki. A też fabułę robię z racji tego, iż no po prostu nie mam już żadnych poboczniaków. W sensie mam ten poboczniak z księżycami, ale to dosłownie muszę robić po całej mapie, a dopóki gra mnie w konkretne rejony nie zaprowadzi, to wolę się tam też nie udawać samemu. A te dwa, no sorry, ale muszę sobie na to znaleźć jakieś mapki, albo bynajmniej poradnik, gdzie to się wszystko konkretnie znajduje, bo jak to bym jeszcze mógł zlokalizować, tak to zaczyna mnie naprawdę powoli wkurzać. Bo nie mam bladego pojęcia, gdzie tego szukać. Ale okej. Jesteśmy w komnacie mapy. Spróbujmy więc popchnąć fabułę dalej. A no jestem. Dobry. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrok were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Ja tam mam jeszcze swoje jakieś obiekcje, że wiesz, że on gra takiego niby miłego, ale wiecie, no to tak nas urobi, my mu tam pomożemy ileś razy, on wróci w łaski na Ranroka i potem on nas Ranrokowi wyda Lodgok. Wiem, średnio po polsku, poprawnie zdaniowo, no ale no tak to mniej więcej widzę. Więc ja powiem, że ciężko powiedzieć, po prostu z ostrożności. He seemed trustworthy, difficult to know really, but Sorona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrok? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrok in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrok's plans. Lodgok did mention that Ranrok is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Być może. Ranrok is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity. Goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Oczywiście. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrok. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Przyda się.
No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. No i kurde, mogłem już tam mieć fast travel, no ale specjalnie nie chciałem tam iść, dopóki gra mnie tam nie pokieruje, ale przeczuwałem, że coś z tym zamkiem będzie na rzeczy. No ale dobra, trudno się mówi. Ale ma ta wiele blisko jakiś fast travel. No proszę, zaraz tutaj. Feldcroft, to zresztą nie jest aż tak daleko stąd. Tak więc fast travel tu i odkryłem sobie ten płomień. Dobra, jesteśmy już w Feldcroft, tak więc Caligo, przyzywam cię. Lećmy. No ale to będzie dość krótki lot, bo już musimy... Kurde, nie wyszło. No. Ha! Bum! Co, było ci to na rękę, gościu? Było się wtrącać? Nie, nie właśnie. Na szczęście mam. Spróbujmy się zagryźć. Co, pogadacie jeszcze, czy to już totalnie zepsułem? Nie, już chyba to zepsułem na amen. Czemu na tego nie zadziałało? Znaczy... Kurde, bo nie widziałem... Czy, tam, czy ja dobrze widziałem? Tam było 8000 obrażeń z Petrificusa? Ja czuję, że ja mam to... Ten trzeci upgrade Petrificusa... Ale to jest... No... Przekokszone troszeczkę, mam wrażenie. Jakby... Czemu to jest takie mocne? Ha, i w ogóle jeszcze muszę najpierw do fi... do... tutaj. A i to jeszcze za dnia trzeba zrobić. Kurde. Szkoda. Szczerze, nocą by to trochę lepszego klimatu nadało. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Dobra, wchodzimy do zamku i wiadomo, no, w razie czego kameleon i skradu. No, przy okazji jest tu też coś do zgarnięcia, więc może jakiś upgrade jeszcze znajdziemy do... O! You can't stop Ranrock's rebellion! Ej, serio, gra mi teraz dopiero będzie tłumaczyła strażnika lojalistu? Oj! Żyje? Kurde! Zabił go! Ej, ale powiedział expulso, nie? Czy mam expulso? Nie, nie mam! Tylko zaklęcie transmutacji i bombarda mi została do nauczenia się. No, nie licząc oczywiście dwóch niewybaczalnych. Dobra, tam na dole są jakie zwierzątka? Revelio. A, świergotniki. Dobra, ich chyba trochę mam. Chyba, bo też nie jestem pewien. Dobra, nie. Tak myślałem, że czy mogę tak to jeszcze bardziej unosić, ale... nie mogę. O, i co, kactenka?
Hell yeah. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Ciekawe mnie, jak to będzie wytłumaczone fabularnie, że w kanonie tego nie ma. After you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrok knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Dobra, no to. Uf, dobra. To lecimy. Jednak nie lecimy z szybkim kameleonem. Any special word you want me to pass on to your mum? Kurde, ale mi to zepsuł, no! Chciałem go porazić jego własnym zaklęciem. W ogóle, patrzcie, chcę walić w jednego, a dostaję gościu przede mną. Nawet nie wiem, co to było. O, to grzmotnęło. Ten co już nie żyje? Tak! Ej, no Thanos snapnął akurat. Kurde, co narzuca? Ej, no serio? A, dobra. Co się będę? Bum! Bum! Crucio! YOLO. Dziękować, naprawdę, psorze, dziękować. O kurde, ej! Była reakcja to, że użyłem zaklęcia niewybaczalnego. Widzieliście, zapytał się psor, czy możemy na razie nie schodzić na tę drogę. Kurde. Ale szczerze spodziewałem się troszeczkę innej reakcji. Bardziej czegoś w rodzaju, co ty od Janie Pawlasz, chłopie? Chcesz skończyć w Azkabanie? Coś w ten deseń bardziej. Tutaj coś jest obok, widzę. Coś ważniejszego. Sterowanie 2. Czy jak to sterowanie? A ikona? Ikona jak do kontroli. Poczekaj, to jest akurat chcę sprawdzić szybko. W kolekcję wejdź. Atrybuty. Tutaj. Sterowanie. Kontrola. Rzut starożytnej magii. Rzut starożytnej... Dlaczego to się nazywa... Dlaczego dwa pierwsze mają inną nazwę niż trzeci? A ta sama ikona. Błąd czy zamierzone działanie?
W ogóle to, ta starożytna magia na poziomie trzecim. Ja to mam chyba gdzieś wpakowane, tak mi się wydaje. Jeśli dobrze kojarzę. O właśnie, mam to w rękawiczki wpakowane, to mam lepsze ulepszenie krucy, ulepszenie rzutu. Lepsza koncentracja. Tu ulepszenie Imperio. Jeszcze go nie mam, ale obstawiam, że dość... Przepraszam, że dość szybko go zdobędę. No, dość szybko, w cudzysłowie oczywiście. Zdobędę Imperio. No plus raczej nie szybko zdobędę coś, co przewyższy statystyki tej szaty, czy tam peleryny, tak więc na razie to mam. I ogólnie zwiększam obrażenia przeciwko przeklętym celom. Ale to chyba miałem w tym. Jeszcze gdzieś powinien być ten nikczemny wróg. Pytanie, czy jest gdzieś poniżej, czy może głębiej w tym zamku? Dobra, jeśli teraz było cięcie, to przepraszam, ale musiałem załatwić pewną sprawę. Let's bounce? A nie, czekaj, nie mamy tu iść. Okej, nie do końca to... Tym bardziej nie to chciałem zrobić. Dobra, tam jest gdzieś wejście. Szkoda, że nie ma jakiegoś eliksiru, który przyspiesza jeszcze bieganie. Bo to by było naprawdę mega pomocne. Ale już samo to przytrzymanie uniku jest chyba dość dużym ułatwieniem. Aha, okej. Okay. Reakcja. Dźwięk jakby, nie wiem, piorun w to trafił. I suppose that's the quick way down. Co ty nie powiesz? Dobra, ale jakby co ja mam tu... A, okej. Okay. To jest ta runa. Jak w skarbcu. Aha, no tak, przecież tego jest więcej niż jedno. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. No właśnie. A tak sobie myślę, czemu? To co tu kama? Na przykład musiałem kilka naraz użyć. A, dobra. Czekaj, ale ten wróg będzie w piwnicy? Czy on się po prostu w nocy pojawia na górze? Good question. Dobra. Nie, na górze. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Revelio. See where they lead. Wow. Co do ciasnej. Ej, wygląda jakby coś tu wybuchło. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Gdzieś w pobliżu zapewne. O, sowa. Trochę hajsu, ale niewiele. O, jest portret. O wilku mowa, co? I heard something. I was hoping that was you. Dobra, pogadajmy. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No, things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock. And my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path.
Professor Fig must leave you now. O, właśnie tak czekałem, gdzie te ślady się pojawią, nie? Był dźwięk, ale nie było efektu dźwiękowego. Nie było tego. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. W ogóle jak to musi... No, to się już doprowadza. Jak to musi wyglądać z jego perspektywy, nie? Takie... Do zobaczenia, psorze. A on... Po czym... Zoom. I z jego perspektywy my wchodzimy w ścianę. Bo dla nas to jest portal, ale dla niego to jest po prostu ściana, przez którą my przechodzimy. Uwaga. My przechodzimy jak dosłownie przez powietrze. A dla niego to jest normalna ściana. Ukończ próbę Charlesa Rockwooda. Dobra. Prawie na pewno nie uda mi się to w tym odcinku, no ale... Kto wie? Okej, spodziewałem się ataku. Spodziewałem się ataku. To proszę. Nic się takiego nie stało, tak więc... Okej. Okay. Widzę podobny mechanizm chyba. Z tej strony krata. Czekaj, jak przejdę tutaj, to nic nie dzieje. Przejdę tu. Need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Zobaczmy. To muszę przestawić, ale to przydałoby się najpierw na to ustawić. Czyli tak, nie, żaden kameleon. Tu, Wingardium Leviosa, chociaż nie, dobra, nie. Nie ma sensu używać kameleona w miejscu, w którym nie wykorzystam go w ogóle. A to jest skrzynia w ogóle z tej strony, okej. Okay. No, ale oczywiście coś słabszego. No i dobra, i teraz tutaj postawimy... No, do tyłu. Dobra, czekaj. Może inaczej. Tu. Zobaczmy. To ustawimy w tym miejscu. Tak wyglądają te takie te posągi tych strażników. O, i teraz to damy sobie... O, troszkę. O. O, tutaj właśnie. Dobra, tak, z tej strony. W sensie z tej rzeczywistości, powiedzmy, no nie wiem jak to określić, nie? No, ale z tamtej strony to nie daje nic. Ale z tej strony. Może dać mi przejście. Okej, okay. Myślałem, że musiał wskakać, ale widocznie nie. O. Chyba, że zrobimy inaczej. Dodamy z tej strony. To postawimy z tej strony. No, nie. Tu. O właśnie. To tutaj. Nawet nie wiem, czy ten pomniejszy. No, raczej nie był potrzebny, ale. Tak, na wszelki wypadek można z niego skorzystać. Co mamy dalej? Są te dziwne pomieszczenia, które wyglądają, jakby były ukształtowane
jakiegoś, nie wiem, geometryka. Ale no nie powiem, zacne są takie schody. Okej, okay, znowu starożytna magia. W tym miejscu. Znowu zagadka z łukiem. Okej. Okay. Tu jest kolumna. Tu też. Tu mamy to. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. No dobra, ale... Jakby ta kolumna... Au! Dobra. Okej, to akurat cwane. Zostań tutaj, proszę. Tutaj coś... Tutaj pusto, tutaj... A, w sumie właśnie, może tutaj się coś znajduje. Okay, to muszę użyć. O właśnie, żeby to się obróciło. Teraz przejdziemy tędy. I możemy teraz chyba wejść tutaj na górę. Ale w trochę bardziej inteligentnym miejscu to lepiej to postawię. Jednak nie. Ale to jest trochę dziwne. Wygląda na spokojnie, jakby dało się tędy przejść. Ej, nie gadaj, że to zresetowało pozycję tej kolumny. Nie, dobra. Na szczęście nie. I co? To jest dalej w tym miejscu. Dobra, czekaj, to jest zamknięte z tej strony. Z tej też. Dobra, czyli tam będzie później. Na razie idziemy tędy. Będzie później coś do zrobienia. No, a tu już się szykuje walka. To widać. To przejdźmy sobie teraz do Crucio. Chociaż wątpię, czy to coś zrobi tym zbroją. Bo one raczej nie czują bólu. Ale zobaczmy. No. Nie działa to tak, jak by mogło. Ładnie poskładali. Jeszcze też nic takiego widzę nie pojawia, tak więc lecimy dalej. Zaprawdę ładne widoki. Dobrze, znowu akcja z łukiem. Tutaj mamy oczywiście coś gorszego. I believe I need to proceed to the left here, but how? Ha, dobra. Teraz tutaj jest normalne. Tak, to jest normalne przejście teraz. I cyk, wychodzimy poza, powiedzmy, zasięg tego łuku. Może to wygląda, jakby te zbroje miały się zaraz naprawić, ożyć i chcieć się ze mną nawalać. Okej, okay, znowu zagadka z łukiem. Mówiłem coś o walce, co? Okej, okay, czyli te dwa... Czekaj, a czy ja mógłbym mu descendować, jak on tak wyskakuje? No weź skocz, bo chcę to sprawdzić akurat. Wiecie, tak go momentalnie sprowadzić do parteru, nie? No, skacz sobie. O, jest drugi! Is he not
No kurde, akurat se skoczył, no. Okej, Flipendo mu niewiele robi. To jest w ogóle dość dziwny atak z perspektywy tej zbroi. No nie, niestety nie. Chyba, że po prostu robię to za wolno, no ale troszkę wątpię. Dobra, czyli jak jesteśmy teraz w ułożeniu? Tu jest kolumna, to jest obrócone w taki sposób, a z tej strony jest platforma. O, i to nie jedna. A, tylko właśnie, tutaj to jest taka podstawka. A, gdzie jest to do obracania? Tutaj. Tylko właśnie, to jest taki drobny problem, bo tu jest kolumna. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? A, no tak, to jest też opcja. Jak jeden z bloczków, tu jest jeden bloczek. Czy nie? To jest ten, który reprezentuje kolumnę. Chyba, że tam na górze jeszcze jakiś jest. Zobaczmy. Nie wiem, ale chyba właśnie... Chyba rozwiązałem zagadkę, tylko nie wiem, czy w taki sposób, jaki twórcy chcieli, żebym to rozwiązał. No ale proszę, czasami te najprostsze rozwiązania są najmniej oczywiste. Nie, jednak nie. Okej, 35 minut, a nawet fajnie progresuje tę próbę. Może kto wie. Jednak może jednak się udają zrobić za pierwszym podejściem. Kurde, to jaki fajny talerz. Ej, to było zajebiste. Ale to jest chyba ekskluzywna animacja tylko i wyłącznie dla tych przeciwników. Co i to tyle? Poważnie? Idziemy na więcej. Dobra, czekaj, skąd ja przyszedłem? Przyszedłem chyba z... To... Nie, tu jest łuk. Przyszedłem stamtąd. Czyli mam tak, jest łuk, który trzeba chyba aktywować i mam... Tutaj coś. Zobaczmy w sumie. Chociaż... Ej, wait a minute. Czekaj, czy to nie jest sam początek? Nie, nie jest. Ale tak wyglądał. Okej, ten unik był dziwny. Nie, to jest sam koniec! O Boże! Naprawdę? Ta próba była tak krótka? Ała! Expelliarmus. Dobra, czekaj, bo sobie muszę przejść, żeby zmaterializować sobie te... A, in the last moment! Chcę zmaterializować te zbroje. Okej, okay, oczywiście friendly fire, wciąż aktywny. Hello. You have been one-shotted. Jeszcze jedna? Gdzie? A, tu. Ała! No to, żebym się popisał. Kurde! O rany! Serio? Rozwaliłem całą kolumnę? I co, teraz ten wielki? Tak jest, teraz ten wielki. Obrońca myśl od siebie. Dobra, chcę tą kulę jeszcze zrobić.
Jeny, jakie ja mu obrażenia ładuję. No patrzcie, tu po 200? Przecież jak ja użyję tej starożytnej magii, jeszcze dwa razy ja go rozwalę. Ła! Tutaj nie zauważyłem. Kolor? Fiolet. Cier! Niewiele to da, no ale... Dobra, i jedziemy. Raz. I dwa. Ale szczerze żałuję, że to że pierwszy nie walnął Piorn, bo uwielbiam tą animację wysadzenia po prostu przeciwnika. Bo to wygląda przecudownie. No i proszę, próba ukończona. Ale kurde, ja mam... Nawet nie chciałbym się rzucać ani tentakul, ani kapust, ani tych mandragor, nie? Nie było sensu. Dobra, zanim ogarniemy artefakt i kolejne wspomnienie, to... Oczywiście zdobędziemy coś naprawdę słabego. Dobra, dla świętego spokoju, jak mi się znowu zatnie cutscenka, to robię sobie teraz zapis. Zapisuję na trzech osobnych save'ach. 16:06. Dobra, muszę zapamiętać, że jest 16:06. Zapis. I w razie gdyby się cutscenka spieprzyła, to po prostu załaduję sobie save'a i otworzę jeszcze raz. A na razie zobaczmy wspomnienia Charlesa Rockwooda. I'm curious to hear of Isidore's travels. Do you come in? A ta co, wyczuła go magią? Czy ta wszystko, czy jego dusza takiego miała? Have a seat. Isidora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father... These are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isidora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Okej. Okay. Na szczęście cutscenka się nie ścięła, jestem zadowolony z tego. Drugi już artefakt. Czyli tak, Isidora zaprosiła obrońców do siebie, żeby pokazać im, że nauczyła się odbierać ludziom ból. Ale jakby to działa na takiej zasadzie, jak na przykład działa, jak jest to u ludzi, że ludzie są niewrażliwi na ból wtedy po użyciu tego zaklęcia, czy to działa tylko na dany konkretny ból psychiczny. Bo jak właśnie to, z śmiercią jej młodszego brata, a jedynego syna tego ziomka. No podejrzewam, że pewnie więcej dowiemy się z... Tak wróciłem.
And in one piece, no less. Oczywiście. Z kolejnych dzienników Izydory, które, no, jestem niemalże pewien, że znajdziemy fabularnie. Ale kurde, jak na razie, poza tym, że te ślady tej starożytnej magii bardziej wskazywały na czarną magię. We have much to discuss. Tak, mamy. To póki co, to się rozwija naprawdę w dobrym kierunku. Widać, że Izydora chciała pomóc swojemu ojcu. Tylko pytanie, czy ten odebrany ból jakoś jej nie wzmacniał. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? O właśnie. Też to. Zanim przejdziemy dalej i zapytamy o to, to właśnie pytanie, czy te... zanim dokończę, bo chcę mieć pewność, że mówię dokładnie o właśnie bólu psychicznym, to dopytajmy jeszcze. Czy to jest to, co myślę? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Wow, ale jaki ból. Dobra, czyli zostajemy przy tym, że był to ból psychiczny. I pytanie. Czy ten ból nie miał w sobie mocy, która jakby ją wzmacniała? I czy ona przypadkiem nie zachłysnęła się tą mocą i niech pragnęła jej więcej? Bo jeśli w tym kierunku to poszło, no to... No nie wróżę kolejnym wspomnieniom z Izydorą, by nawet, może nie w roli głównej, ale nawet w roli pobocznej, ale raczej tak, pewnie będzie to skończyło się na tym, że Izydora zachłyśnie się tą mocą i będzie chciała dzięki niej zdobyć potęgę, władzę i tak dalej. No, dość częsty wątek w tego typu działaniach, ale poczekamy, zobaczymy. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrok and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. No, względ... What?! Co, już jest zima?! Jakby, czy każda próba będzie cofała, czy cofała... przenosiła nas w czasie o jedną porę roku do przodu? Ale nie mogę powiedzieć, że to nie wygląda zajebiście, bo wtedy naprawdę bym skłamał. Dobra, misja ukończona.
dawać mnie poboczniaki. Seba, weź się odezwij, powiedz, że mogę się już uczyć Imperio, proszę. Jestem zdesperowany trochę, aby się nauczyć tego zaklęcia. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Oh. Coś jeszcze? Nie, to chyba tyle. Jest to... Jaka piękna! Jezusie, jaka przecudowna. I have been asked to teach you the exploding charm. Bombarda. Yes! Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Ej, ale to było super. Jak ktoś mi da namiar na tą, na taką klepsydrę, Revelio. Będę dozgodnie wdzięczny, naprawdę. Ciekawa ta łazienka. A w ogóle a propos, udało mi się znaleźć poza nagraniem łazienkę jęczącej Marty. A w niej tajemniczą tą nie gałkę, tylko no ten kurek w kształcie węża. I oczywiście co ten idzie? Wejście do komnaty tajemnic. Źrebie umarłych, proszę. Czyli co, będziemy rozmnażali te strala? Na to wygląda. Myślę, że tym się zajmiemy, bo to jest... No, prawdopodobnie wejść, na szybko coś ogarnąć, wyjść z pokoju. Tutaj... Złap ropuchę i złap Diri Kraka. O kurde, z tym może być problem, bo nie mam dla tego pojęcia, gdzie są Diri Kraki. Popi czeka, no to poczeka. Chyba są maślane, ale wiadomo o co chodzi. W sensie, no najpierw chcę się nauczyć bombardy i ogarnąć to, ale myślę, że na spokojnie i źrebie umarłych, i ogień, i fałsz możemy w jednym odcinku zrobić. Ale tego Diri Kraka bym chciał zobaczyć. Bo to mi... a może zlokalizuje? Jest! Zajebiście! Super! Dobra, to wiecie co? To jeszcze na koniec odcinka złapiemy tego Diri Kraka. O, tutaj są nasze ptaszki Dodo. Jest łamigłówka Merlina. Serczyta magia. O, tam dwóch nikczemnych wrogów. Proszę, proszę. Kurde, że ja tak... Że ja tak słabo eksplorowałem? Naprawdę? To aż sam powinienem się teraz opluć, naprawdę. Dobra, już szybko podmienić na Zapsakwę. Kurde, na 4 aż. Diri Kraki poproszę i to z wielką chęcią. Jest też babka. A ten tu skąd? Czy YOLO zwanshotowany. I... Okej. Okay. No, powiedzmy, że to było intrygujące. Kurde, mam tutaj obok nie dość, że łamigłówkę Merlina, to jeszcze starożytną magię. Nie mogę sobie po prostu odpuścić i tego nie zrobić, nie? Super. Zamknij mordę, goście, dobra? Zakup w ziemi głowy królewskiej. Co są pająki? Za 8000? Co? Ja ich nie wierzę! Złaszotowałem ich tym, naprawdę?
sender. Ej, ja jestem zbyt przekokszony chyba. Rebellion. A tam są pajączki, dobra. Okej, okay, jeden tu i jeden tu. A, czekaj, czekaj, to muszę spalić przecież. O, tutaj. Jeden. Drugi był tutaj. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Oj, Seba, jak ty mnie rozpieszczasz? Jak ja liczyłem na to, że się odezwiesz. No, zaskakuj. Raz, raz. Incendio. Eight legs is simply too many. No i ładnie. Ogarnięte. Tutaj mamy coś... A, żeby wyjść wyżej. Zobaczmy, co się kryje wyżej. No to lewioso było chyba zbędne, no ale... W razie W... Można było wykorzystać... Ouuu, proszę, jakaś lepsza skrzynia. Niezidentyfikowany, legendarny przedmiot na plecki. To ogarniemy, cóż to takiego w kolejnym odcinku. Kiedy będziemy w pokoju życzeń. No, a tak na La Grande finale, to myślę, możemy się jeszcze zająć tą łamigłówką Merlina. A to jak widać jest jedna z tych fajniejszych łamigłówek, bo wymaga tylko i wyłącznie ode mnie zniszczenia kolejno tych wszystkich kul. Dobra, teraz gdzie są pozostałe? Bo tam były, jeśli dobrze pamiętam, co nie? O, a nie, to są Dirikraki. To są Dirikraki. Gdzieś były te kule jeszcze. These rocks have seen better days. Tylko właśnie gdzieś, ale pytanie gdzie? A, tu są, dobra. Kurde, mówisz i masz, co? Oj, i przy okazji w ogóle rozwaliłem Confringo. Nie dość, że te cegiełki, to jeszcze właśnie te... Te kulkę. A nie, Boże, co ja gadam? Jaki La Grande finale? Przecież miałem się jeszcze bombardy nauczyć. Ostatniego zaklęcia jakiego jeszcze nie mam. Incendio. Możemy to spalić, ale w sumie nie wiem, czy to ma jakiś... Czy jakiś sens, jakieś znaczenie bardziej niż sens. O! A, okej, mogłem sobie tutaj... most zrobić. No ale po co im most do starożytnej magii, skoro mogę tam po prostu polecieć? No albo do Merlina, no jedno z dwóch. A, dobra, tu jest... sobie dobra, czekaj. Zobaczmy mapę, co takie tutaj jeszcze... Odkryłem dodatkowo. Legowisko Dirikraków, skarbiec. No, w sumie to nic więcej. Dawaj tam nie nowe spele. W sumie nowy spell. Ostatni. Tak naprawdę jaki ten... Jaki mam. I ten niuchacz wygląda bardziej jak dziobak, to be honest. Excellent work today. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to learn your new spell. Oj, droga pani psor, oczywiście. I completed your assignment, professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use, hmm?
Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Wiesz, co mnie zastanawia? Jak wygląda rzucenie bombardy, jeśli chodzi o magię bezróżdżkową? Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Dobra, myślę, że sobie tutaj zamiast Arresto Momentum wrzucę sobie właśnie bombardę. Zaklęcie wybuchające bombarda jest zaklęciem zadającym duże obrażenia, tworząc wybuch o dużym polu rażenia. No, jak to mają do siebie eksplozje, prawda? Dobra, i mam na dyniach to wykorzystać. Rebellion. Na przykład na tych. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Hello, Gamora. Assured and in control. What? Czemu ten zamek tak wygląda? Coś się... tekstura się nie doczytała, czy to ma tak wyglądać? O, jest. No, oczywiście, że coś słabszego. Bombarda! Excellent! You have it well in hand. Jeszcze to, nie? To wygląda jak błyskawica. Accio, Levioso, Expelliarmus, Bombarda. Expelliarmus, Accio, Levioso, Bombarda. Confringo, Defendo, Glacius, Depulso. Incendio, Arresto Momentum. Flupendo, Descendo. No, a krócej nie strzelę, no bo to wymaga celu. Kurde, brakuje mi jakiegoś wzoru do pokoju życzeń, jeśli chodzi o postawienie sobie takiego manekina właśnie treningowego, bo to by było świetne. Dwa drikraki do wypuszczenia, to się mi podoba. Wyposażenie jeszcze, to oczywiście tylko i wyłącznie do odznaczenia. Bo wszystko, co tutaj mam, jest o wiele, 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 wiele gorsze. Tutaj mamy... O, tutaj jeszcze w ogóle, ale to jest słabsze. Chociaż czekaj, 94. A, to może być lepsze. Bo patrzcie, bo to ma 97 ofensywy, ale to już jest po dwóch upgrade'ach. A to może być lepsze, tylko jest na level wyżej. Unlucky trochę. I niezidentyfikowany przedmiot na plecki. No, za chwilę będzie zidentyfikowany, bo oczywiście... Za chwilę polecę do pokoju życzeń, żeby to ogarnąć. No, w sumie natychmiast pójdę to zrobić. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Hogwarts Legacy, w którym najpierw wykonamy to zadanie dla Smyka, a potem zajmiemy się... sobą. Tak, fabuły jeszcze nie będziemy pchali. No, chyba, że to będzie tak samo, że to będzie samo tak, że pogadamy. Będzie tylko gadu i tyle. I się nie pojawi żadne nowe miejsce, bo jeśli będzie to w taki sposób wyglądało, no to wtedy zajmiemy się fabułą, ale jeśli nie, to lecimy z questem od Seby. Tak więc, póki co, to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!